Dlaczego im głupszą, bardziej nienawistną i bardziej oderwaną od rzeczywistości tezę postawimy w internecie, tym większe mamy szanse na dobre zasięgi i przebicie się do opinii publicznej, a przynajmniej jakiejś jej bardzo wpływowej i aktywnej części. W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o politycznych sektach, o Szymonie Hołowni, o Tomaszu Lisie i Radosławie Sikorskim i wreszcie o tym, jakie uzależnienie w polityce moim zdaniem jest zdecydowanie najgorsze. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest Klubo Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Tradycyjnie na początek bardzo serdecznie proszę Was o to, żebyście podzielili się tym odcinkiem i swoimi opiniami o nim. Możecie dawać znać w komentarzach, możecie udostępniać w swoich mediach społecznościowych, możecie zostawić łapkę w górę na YouTubie albo ocenę dla całego naszego kanału na platformie podcastowej, na której nas słuchacie. To bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dla nas to zachęta do dalszej pracy, a po drugie, szansa na to, żeby te materiały dotarły do innych wartościowych widzów i wartościowych słuchaczy, takich jak Wy. W internecie, jak wiecie, doskonale rządzą algorytmy. Wy jesteście w tej grupie, na której nam najbardziej zależy, więc jeżeli będziecie pozytywnie reagowali na nasze materiały, dzielili się swoimi przemyśleniami, udostępniali je czy lajkowali, to algorytmy to zobaczą i polecą ten materiał innym osobom podobnym do Was. Dlatego właśnie Wasze zaangażowanie jest dla nas tak cenne, bo chcielibyśmy docierać szeroko, ale docierać przede wszystkim do takich osób, na których zależeć nam powinno. Kilka lat temu jeszcze za głębokiej Platformy Obywatelskiej, czyli można powiedzieć to już pewnie z dekadę temu albo nawet dłużej, Rafał Ziemkiewicz postawił taką tezę. Polskie plemiona, polska polityka to wybór między mafią i sektą. Kilka lat później spopularyzował jeszcze tę metaforę Kazik Staszewski w takiej piosence Kultu Prosto, w trochę innej formie, w trochę innej grupie, ale tam również ta metafora mafii i sekty i chęci wypisania się z tego absurdalnego wyboru mocno rezonowała, mocno się wyraziście pojawiła. Jak wygląda problem z tą metaforą w 2023 roku? Tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy nad tym, jak to dzisiaj wygląda, to już właściwie nie wiadomo, kto jest kim, kto jest mafią, a kto jest sektą. Jeśli chodzi o tą mafię, to ja zawsze miałem trochę dystansu do tej metafory, bo jakkolwiek bym nie narzekał, czy na rządy Platformy Obywatelskiej, czy na rządy Prawa i Sprawiedliwości, to nie mam wątpliwości, że nasza polityka jest mniej skorumpowana, mniej mafijna, mniej patologiczna w tym wymiarze korupcyjnym układów z biznesem, układów z przestępcami, niż ma to miejsce w wielu państwach naszego regionu, a nawet państwach zachodnich, więc uważam, że z tą mafią to jednak było trochę przestrzelone, ale jeśli chodzi o sektę, to nie ukrywam, że mocno się w tej metaforze odnajdywałem. Nie ma wątpliwości, że w jej oryginalnym wydaniu chodziło o to, że sektą byli przedstawiciele czy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony radykalni, z drugiej strony zdecydowanie niezdolni do odstępstw od głównej linii, niezdolni do tego, żeby rozważyć chociaż na poważnie jakiekolwiek argumenty swoich konkurentów i wreszcie wpatrzeni w swojego politycznego guru. Ale im więcej czasu mija, im dłużej ówcześni rządzący, ówczesna w cudzysłowie mafia jest w opozycji, tym bardziej mam wrażenie przypomina sektę. I tę tezę chciałbym dzisiaj zilustrować na dwóch przykładach z opozycyjnego życia ostatnich dni. Po pierwsze, z kontrowersji, jakie wzbudza wśród opozycyjnej opinii publicznej Szymon Hołownia w ostatnich dniach i tygodniach. I drugi przypadek, który moim zdaniem też ma z tym wiele wspólnego, to głośny, niesławny wywiad Radosława Sikorskiego u Bogdana Rymanowskiego. Ale zacznijmy od Hołowni. Jak Hołownia rozwścieczył bardzo dużą grupę ważnych opiniotwórczych, komentatorów, polityków, aktywistów w internecie w ostatnich dniach. Nie mam wątpliwości, że wkurzenie było spore. Kilka przykładów. Przemysław Szubertowicz na portalu Interia. Hołownia jest na bakier z realną polityką. Chce osiągnąć wiele, ale wciąż paraduje w przebraniu piękno ducha, któremu wydaje się, że także szerokiej publiczności
ugną się od tego widoku kolana. Zbigniew Hołdys na Twitterze. O odwadze mówi człowiek, który nie był na żadnym ulicznym proteście, będąc szefem religijnej telewizji, nie zająknął się o pedofilii i pazerności księży. Dziś, kiedy prawdziwie odważni, którzy zadarli z klerem, stają przed sądami, on wysuwa się przed nich do zdjęcia. Marek Bejling w Gazecie Wyborczej. Hołownia nie chce wspólnej listy? To go ominimy. Trzy pozostałe partie demokratyczne mogą oznajmić. W takim razie budujemy wspólną listę bez Hołowni. No i na koniec coś, czego chciałbym, żebyście przeoczyli, ale obawiam się, że nie przeoczyliście. Mieliśmy do czynienia z całym festiwalem komentarzy do aktywności Hołowni na Twitterze Tomasza Lisa, łącznie z ukoronowaniem jego działalności w internecie w ostatnich miesiącach. Kasując perspektywę wspólnej listy opozycji, pomaga się Kaczyńskiemu. Kałownia 2023. No, trzeba przyznać, że jak na poważne, rozpoznawalne, znane nazwiska ludzi znanych z gazet, ludzi mających możliwość pisania do dużej opinii publicznej, to trzeba przyznać, że takie ataki, takie komentarze uderzają, nie smaczą i robią wrażenie, że ten Szymon Hołownia to rzeczywiście jakaś najstraszniejsza postać opozycyjnej polityki, a to wrażenie jeszcze się wzmacnia, jeżeli zajrzymy na te niesygnowane imionami i nazwiskami profile opozycyjne. Pamiętacie takie coś jak sok z buraka? Hejterski profil sympatyków opozycji, osób, które nienawidzą PiSu, funkcjonujący właściwie od początków rządu PiSu i radykalizujący swój przekaz coraz bardziej. Ja trochę szczerze mówiąc myślałem, że to umarło, a tymczasem na Facebooku Sok z Buraka cały czas ma ponad 1 000 000 obserwujących i prowadzi niezwykle aktywną działalność. Przejrzałem ich posty z jednej doby, z 24 godzin. I co się okazało? Znalazłem tam 6 wpisów na temat Szymona Hołowni i to mniej więcej tyle krytycznych wpisów o Szymonie Hołowni, ile znalazłem w tym samym czasie na temat Prawa i Sprawiedliwości. Już brak nam słów o tym, że Hołownia nie jest zainteresowany wspólną listą. Myślę o życiu tak jak profesor Hazan. Szymon Hołownia miał kiedyś powiedzieć, nie weryfikowałem, ale widać sok z buraka uważa, że to mocny cios w Hołownię. Ten człowiek zjednoczy nie tylko opozycję, ale także nas wszystkich. Hołownia się nie liczy, to oczywiście o Donaldzie Tusku. No i skończyło się rumakowanie, Hołownia ostro w dół na temat jakiegoś sondażu. Różnica między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią jest taka, że ten pierwszy chce wygrać wybory, a ten drugi chce wygrać z Tuskiem. Szachmat anonimowego internautę skomentował sok z buraka. No i na koniec jedna z gwiazd, Tomasz Wiejski, wypomina to, że żona Szymona Hołowni jest oficerem Wojska Polskiego, co pokazuje, że musi kolaborować z Prawem i Sprawiedliwością. Absurdalne jest przede wszystkim to, że zarzucając Hołowni to, że bardziej walczy z Tuskiem niż z PiS-em, sami niektórzy opozycyjni aktywiści, czy na przykład Sok z Buraka poświęca mu tyle uwagi co Kaczyńskiemu albo nawet więcej, więc już samo to pozwalałoby na obśmianie, ale zastanówmy się nad tym, skąd ta fala hejtu na Hołownię się wzięła. Wzięła się z dwóch powodów. Po pierwsze, jak pamiętacie, 2 tygodnie temu mieliśmy to głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, KPO, i Szymon Hołownia zdecydował, że zagłosuje inaczej niż większość opozycji. Platforma, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe wstrzymało się od głosu, a Hołownia zdecydował, że zagłosuje przeciwko tej ustawie, której jest krytyczny. Ja osobiście negatywnie oceniam ten wybór Hołowni, bo uważam, że on w ten sposób wchodzi do licytacji z innymi partiami opozycji na bycie jeszcze bardziej radykalnym antypisem. Ale z drugiej strony mam świadomość tego, że podjął po prostu taktycznie z punktu widzenia swojej kariery politycznej czy interesów własnego ugrupowania rozsądną decyzję. Tak naprawdę rozsądną decyzję z punktu widzenia, można powiedzieć, całej opozycji, bo po prostu pokazał, że można mieć inne zdanie w tej sprawie i można pokazać, no właśnie, co chciał pokazać Szymon Hołownia, wierność tym wartościom, które są teoretycznie dla tak zwanej totalnej opozycji najważniejsze. Mówił Hołownia o tym, w czym mnie zupełnie nie przekonuje, że to jest wyraz wierności konstytucji, wierności praworządności, niezgody na jakieś szemrane deale i oszustwa Prawa i Sprawiedliwości. Ja na jego miejscu dużo bardziej wolałbym odwrotną sytuację, kiedy to Platforma z Lewicą głosują przeciwko tej ustawie, a na przykład Hołownia z PSL-em mogą się wstrzymać od głosu. Uważam, że z punktu widzenia interesu opozycji i tego, by jakkolwiek pozyskiwać głosy rozczarowanych dawnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ta sytuacja byłaby dużo bardziej zrozumiała.
No ale powiedzmy sobie szczerze, atakowanie przez przedstawicieli totalnej opozycji Szymona Hołowni za to, że on poważnie traktuje te wszystkie historie o konstytucji i praworządności, moim zdaniem mocno przeskalowane, to naprawdę zakrawa na jakiś kosmiczny absurd. No i oczywiście jest też druga kwestia, czyli to, że Szymon Hołownia i Polska 2050 zorganizowała swój zjazd krajowy, wybrała władzę, ogłosiła 10 obietnic programowych, no i przy tej okazji Szymon Hołownia sugerował nie po raz pierwszy, że on jest bardzo sceptyczny wobec projektu jednej listy, wolałby iść samemu i raczej do takiego scenariusza się skłania. Zostało to potraktowane jako jednoznaczne powiedzenie, że Hołownia z nikim nie będzie rozmawiał, że będzie szedł jednoznacznie sam, że to jest ten pierwszy, który wyłamał się ostatecznie jednoznacznie, chociaż mówił to wcześniej wielokrotnie, ze spektaklu pod tytułem Wspólna Zjednoczona Lista Opozycji, czyli taka sama lista opozycji jak ta, która w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego doprowadziła do największego sukcesu Prawa i Sprawiedliwości i największej porażki jednoczącej się opozycji. Przyznacie, z punktu widzenia opozycji atakowanie tego typu zachowań brzmi absurdalnie, a tymczasem tylu ludzi wydawałoby się, że rozumiejących coś z polityki, znających się na niej, przywiązanych do wartości, ciężko mi to powiedzieć na poważnie, gdy patrzę na to, co robią, ale kompletnie nie potrafią tego zrozumieć, że ktoś chce iść inną drogą i po prostu radykalnie, jednoznacznie, w stuprocentowo sekciarski sposób atakują Hołownię bardziej niż atakują na co dzień Kaczyńskiego. Absurd, kosmos i typowe sekciarstwo. Jak to wyglądało w drugim przypadku, jak to wyglądało w przypadku Radosława Sikorskiego i jego wypowiedzi w Radiu Z? On tam powiedział na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy uważa, że Prawo i Sprawiedliwość miało moment zawahania w sprawie tego, czy byłoby zainteresowane podziałem Ukrainy razem z Putinem. Radosław Sikorski powiedział, że miał chwilę zawahania i PiS przez 10 dni poważnie się zastanawiał nad tym, czy wesprzeć Ukraińców, czy nie. Zostało to oczywiście momentalnie rozdęte przez propagandę rosyjską. Stało się popularne również na Zachodzie. Po raz kolejny Radosław Sikorski wzbudził kontrowersję. No i cóż, można by powiedzieć, kolejny przypadek, w którym Radosław Sikorski nie ugryzł się w język, kiedy zapomniał o tym, że jednak jest byłym dyplomatą, osobą, której głos bardzo rezonuje i nie powinien tego typu spiskowymi teoriami się dzielić. Ale okazało się, że jest na opozycji całkiem spora grupa osób, które chętnie jego narrację wesprą. Uwaga, były wicepremier. Pamiętajmy o tym, że ten facet był naprawdę wicepremierem. Jan Wincent Rostowski, myślę tak samo jak Radek Sikorski, wzywam Morawieckiego do powiedzenia nam prawdy na ten temat, bo poszlaki są znaczące, że właśnie tak było. Profesor Hartmann, kolejna wybitna postać. Czy ktoś się będzie zgrywać, że nie rozumie, o czym mówi Sikorski? PiS zawsze nienawidził Ukraińców i wolałby zachowywać się jak ich guru Orban, ale wyszło im z badań, że to się wyborczo nie opłaci, bo Polacy chcą pomagać Ukrainie. Jakieś wątpliwości? No i na koniec raz jeszcze Tomasz Lis w odwróconej logice pisowców. Ich furiacki atak na Sikorskiego oznacza tylko, że miał rację i powiedział prawdę. Nikt nie zastanowił się nad tym, skąd ta spiskowa teoria Radosława Sikorskiego się wzięła, a tymczasem ja uważam, że można to prosto zidentyfikować. Mianowicie jest taka grupa publicystów, jest taka grupa komentatorów, która bardzo lubi opowiadać te wyssane z palca historie o rzekomej antyukraińskości, prorosyjskości Prawa i Sprawiedliwości. Jakiś czas temu redaktor Paweł Wroński w Gazecie Wyborczej napisał cenny, moim zdaniem warty odnotowania, niegłupi, naprawdę sensownie wyważony tekst o tym, że powinniśmy się cieszyć z tego, że w polskiej polityce tak naprawdę nikt na serio tą ruską onucą nie jest i zarówno Platforma, jak i PiS co do zasady prowadziły politykę antyrosyjską i proukraińską. No i postanowił zapolemizować z nim liberał Marcin Celiński, dzisiaj wydawca książek, twórca Resetu Obywatelskiego, między innymi, a może przede wszystkim wydawca głośnych książek Tomasza Piątka, no i właśnie napisał w tej swojej polemice, że rządzący zrobili zwrot dopiero na początku marca, kiedy okazało się, że nie będzie blitzkriegu Putina. To było widać w mediach rządowych i pisowskich, jak narracja z ostrożnej i zdystansowanej zmieniła się na poparcie dla naszego wschodniego sąsiada. Ten zwrot był konieczny dla utrzymania władzy, bo tak jak nie przewidywali oporu Ukrainy, tak nie przewidzieli twardej postawy Bidena i spontanicznej, jednomyślnej reakcji
Polaków. Jakim cudem Marcin Celiński na to wpadł? Ja nawet wszedłem z nim wtedy w polemikę, odpowiadał mi na Twitterze, że to wszystko wynika z analizy wiadomości TVP i w TVP było widać, że pisowcy nie chcą wspierać Ukraińców i nie chcą ostro występować przeciwko Rosji w tym sporze, w tej wojnie. Jest to wszystko absurdalne, ale jak widać takie spiskowe teorie trzymają się mocno, są popularne i niestety są coraz popularniejsze. Dlaczego więc Radek Sikorski powiedział to, co powiedział? Obawiam się, że z tego powodu, że ma doskonałe rozeznanie w tym, jakie emocje w najbardziej radykalnej części antypisu dominują i wie doskonale, że jak powie coś takiego, to dla części tych ludzi stanie się po prostu bohaterem, tym, który nie boi się powiedzieć prawdy prosto w oczy albo wręcz przywalić tym pisowcom równo między oczy, podważając ich zasługi tam, gdzie akurat uczciwie patrząc na debatę publiczną, trudno się do czegokolwiek przyczepić, jakby Prawo i Sprawiedliwość na co dzień nie dostarczało nam dziesiątek przypadków działań, do których można by bez żadnego naginania rzeczywistości się przywalić. Ale wie doskonale o tym Radosław Sikorski, że tak to wygląda i po prostu powiedział to w pełni świadomie, by zbudować swoją popularność w tej radykalnej grupie, która nie jest wcale tak mała. Książki Tomasza Piątka, jakkolwiek niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, cieszą się bardzo dużą popularnością, podobnie jak te wszystkie inne kanały zradykalizowanych sympatyków opozycji. Zresztą warto zwrócić uwagę na to, że Radosław Sikorski powiedział w tym samym wywiadzie jeszcze drugą zaskakującą, bulwersującą rzecz, czyli wrócił do tematu swojego tweeta na temat tego, że to Amerykanie wysadzili Nord Stream. Bogdan Rymanowski go podpytywał, jak to tam było z tym tweetem i czy mu nie wstyd i czy nie chciałby się z tego raz jeszcze jakoś wycofać. Tymczasem Radosław Sikorski powiedział, że on cały czas uważa, że nie widać żadnego interesu, dla którego mogłaby to zrobić Rosja, natomiast widzi, że interes w tym miałaby Polska, Ukraina i amerykański sektor prywatny. Po tym jak tamta wypowiedź, jak tamten tweet zrobił tyle zamieszania na arenie międzynarodowej, był już bardzo agresywnie wykorzystywany przez rosyjskich propagandystów. Wracanie do tego samego tematu i właściwie powtarzanie podobnego przekazu z tym niuansem, że chodzi o sektor prywatny, a nie państwo amerykańskie, no to jest naprawdę dość karkołomna polityka i dość karkołomna wypowiedź. No i oczywiście przy tej okazji wróciło wiele żartów na temat tego, że swój na pewno niebanalny, na pewno ciekawy charakter i intelekt Radosław Sikorski lubi dopieszczać różnego rodzaju wspomagaczami. Takie plotki krążą od wielu lat i mają swoją popularność w debacie publicznej, choć uważam, że niespecjalnie poważnie należy się takimi historiami przejmować, bo tak naprawdę problem moim zdaniem jest dużo poważniejszy i dużo bardziej namacalny. Radosław Sikorski z pewnością jest uzależniony od wywoływania kontrowersji, wywoływania wściekłości swoich przeciwników i co za tym idzie, wywoływania zachwytów swoich sympatyków. No i właśnie to uzależnienie od popularności, radykalizmu, wściekłości i kontrowersji moim zdaniem jest dla polityków zdecydowanie najgroźniejszym, najbardziej niebezpiecznym, najgorszym uzależnieniem, jakie potrafimy sobie wyobrazić. No i to, że tyle osób jest w stanie bronić Sikorskiego i to, że tyle osób jest w stanie tak jednoznacznie atakować Hołownię, to moim zdaniem znakomity dowód na to, że ta sekciarska mentalność na tak zwaną demokratyczną opozycję przeniknęła w 100%. I dzisiaj tak naprawdę Marcin Celiński niczym nie różni się od Tomasza Sakiewicza, Radosław Sikorski niczym nie różni się od Antoniego Macierewicza, Tomasz Piątek niczym nie różni się od Wojciecha Sumlińskiego. To tak samo radykalne postaci swojej części sceny politycznej, które próbują te najbardziej wściekłe, spiskowe, negatywne emocje zagospodarować i wykorzystać we własnej karierze politycznej. No i cóż, tak jak absurdalne wydaje się stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby chcieć współpracować z Putinem w sprawie Ukrainy, tak absurdalne było założenie, że Donald Tusk chciałby współpracować z Władimirem Putinem przy zamordowaniu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I tak jak należy podkreślać jednoznacznie złe intencje Federacji Rosyjskiej w tej sprawie, tak w momencie, w którym zaczynamy mówić o współudziale ważnych polskich polityków w tego typu zbrodniczych dealach, to tak naprawdę powinniśmy wypisywać kogoś takiego z poważnej debaty publicznej, jeżeli stawia takie tezy. Ale tak się nie dzieje. I na tym, że to się nie dzieje i dlaczego to się nie dzieje, chciałem się teraz skoncentrować. No bo
pal licho, gdyby było tak, że to są wypowiedzi właśnie takich polityków poszukujących rozgłosu, którzy nie mają szansy już na poważne stanowiska albo którzy po każdej takiej wypowiedzi zapłacą jakąś polityczną cenę. Niestety rzeczywistość sprawia, że jest dokładnie odwrotnie, bo tak naprawdę idą za nimi ci najwierniejsi, najradykalniejsi komentatorzy, najradykalniejsi wyborcy, najradykalniejsi politycy i okazuje się, że to jest znakomita metoda przetrwania w polityce. A skąd to wszystko się bierze? W ogromnym stopniu bierze się z tego, w jaki sposób my się dzisiaj politycznie komunikujemy, a komunikujemy się przez internet. W tym momencie chciałem wrócić do bardzo ciekawego i bardzo cennego wywiadu, jaki kilka tygodni temu na portalu gazeta.pl opublikował Grzegorz Sroczyński. To był wywiad z Michałem Fedorowiczem z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Algorytm kocha Tuska, opozycja wygrywa z PiS-em bitwę o internet. To był tytuł tego wywiadu, ale najważniejsze są tezy, które w tej rozmowie znajdziemy. Przesada i prostota, czyli umowna Polska w ruinie, to najbardziej skuteczna dziś metoda komunikacji politycznej w necie. W dodatku uważam i mówię to z pełnym przekonaniem, że mało który polityk tak dobrze rozumie media społecznościowe jak Donald Tusk. Tusk jest politykiem najlepiej skalibrowanym względem algorytmu. Czytamy w lidzie tej rozmowy, ale najciekawszym moim zdaniem fragment znajdziemy trochę niżej. Nie ma miejsca na racjonalną rozmowę w mediach społecznościowych, bo algorytm nie sprzyja żadnej logicznej rozmowie. Jeżeli jakiś polityk próbuje przekazać na Twitterze coś więcej niż jednozdaniowy komunikat, to nie ma pojęcia o współczesnym systemie masowej komunikacji z wyborcami. Zasady algorytmów politycznych są proste, albo jesteś twardy, trzymasz się sztywno, potrafisz jednym zdaniem zaorać przeciwnika, albo nie przekażesz niczego, bo jesteś nudny. Zobacz na one-linery, czyli jednozdaniowe tweety Muska, Trumpa, Tuska. Rozchodzą się te, które są szybkie i proste. Najgorzej mają ci, którzy chcą powiedzieć coś więcej. Lewica, PSL, Hołownia, Zieloni. Bo oni próbują coś tłumaczyć. Pyta Sroczyński. Kaczyński faktycznie jest straszny, ale problemem jest też to i to. I już algorytm cię tnie. Odpowiada jego rozmówca i mam wrażenie, że tutaj tkwi nasz podstawowy problem. Tutaj polega problem na tym, że tak naprawdę jakiekolwiek próby niuansowania, jakiekolwiek próby mówienia choć trochę odrębnym głosem kończą się dzisiaj bardzo wściekłą reakcją części internautów. Algorytm to podłapuje, no i okazuje się, że dla kogoś takiego nie ma przyszłości w internecie. Ten wywiad z Grzegorza Sroczyńskiego przypomniał też Marcin Meller w rozmowie u Moniki Jaruzelskiej, opowiadając swoją własną historię i swoje przygody z Silnymi Razem. Marcin Meller to bez wątpienia osoba, którą trudno na serio posądzać o propisowskie sympatie. To facet, który jednoznacznie kojarzy się z opozycyjną częścią mediów czy tymi osobami, które potrafią być bardzo krytyczne, potrafiły być krytyczne wobec Platformy Obywatelskiej, ale na pewno do PiS-u nie jest im blisko. Trzeba oddać Marcinowi Mellerowi, ja zawsze miałem z tego powodu do niego jakąś sympatię, że potrafił mówić nieoczywiste rzeczy. Sam pamiętam i wspominam pozytywnie jego wypowiedź w sporze o krzyż w Sejmie. To była taka śmieszna historia, w której jako naczelny tygodnika powszechnego ksiądz Boniecki napisał, że jego zdaniem należałoby poważnie rozważyć zdjęcie krzyża w Sejmie, a Marcin Meller jako ówczesny naczelny playboya powiedział, że jego zdaniem ten krzyż powinien tam zostać. Za taką zdolność do odstępstwa od plemiennej narracji swojego obozu zawsze Mellera szanowałem, no ale on dzisiaj właśnie w momencie, w którym odszedł z TVN-u, stał się jednym z głównych celów ataku tych Silnych Razem, opozycyjnych radykałów, bo mówi trochę bardziej swoim głosem, zresztą wcześniej w TVN-ie też domagano się jego wyrzucenia, tak jak wyrzucenia Konrada Piaseckiego za to, że jako dziennikarz rozmawia również z przedstawicielami władzy. No i ten mechanizm, który dotyka takich ludzi, moim zdaniem jest niezwykle smutny. Bardzo fajnie to opisał Marian Baczal na Twitterze. Po występie Mellera u pani Jaruzelskiej aktualizuje listę największych zdrad dziennikarskich. Miejsce piąte Marcin Meller obrażający Silnych Razem. Miejsce czwarte Michał Kolanko za bycie węzłowym. Miejsce trzecie Renata Kim zgłaszająca mobbing. Tu chodziło o Lisa. Konrad Piasecki, bo Pisecki, miejsce drugie i Judasz Jadczak opisujący list Liz Gates. No ta lista hańby Silnych Razem i opozycyjnych radykałów jest moim zdaniem znakomitym przykładem na to,
że bardzo głęboko wpadliśmy w tą sekciarską mentalność, bo w sektach właśnie tak jest, że ta osoba, która nie jest z nami na 100%, ta, która na 100-200% nie mówi dokładnie tego samego, co my, tylko czasem odważy się jakkolwiek podważyć główną linię, okazuje się największym wrogiem, większym niż ci, którzy są na zewnątrz. Szczerze mówiąc, bardzo poważnie mnie to niepokoi, bardzo poważnie mnie to smuci. Nie z tego powodu, że mamy w Polsce takich dzbanów jak radykałowie jednej i drugiej strony, którzy w to wszystko wierzą. Nie dlatego, że mamy takich dziennikarzy, komentatorów, którzy jakoś płyną na tej fali, ale z tego powodu właśnie, że źródłem tego wszystkiego są niestety algorytmy, które coś takiego bardzo mocno wspierają. I to tak naprawdę sprawia, że nie jesteśmy w stanie przekonywać ludzi, nie jesteśmy w stanie jakoś systemowo doprowadzić do depolaryzacji tak długo, dopóki nie zmienimy zasad rządzących algorytmami na wielkich platformach, które są naszą główną metodą komunikowania się ze światem. Dlatego jeżeli na poważnie chcielibyśmy mówić o jakiejś systemowej depolaryzacji, nie tylko w polskim ujęciu, ale szerzej tego, że w różnych społeczeństwach, w różnych państwach jesteśmy coraz bardziej podzieleni, to tak naprawdę bez zmierzenia się z algorytmami sobie z tym problemem nie poradzimy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Algorytmy mają też swoje dobre strony, jak o tym mówiłem, więc jeżeli wy będziecie nam pomagać w popularności tego odcinka i takiego podejścia, to być może uda nam się trochę przeciwko tej negatywnej fali zadziałać i wystąpić. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.